Generalnie o usterkach w mieszkaniu nic ciekawego nie powiem, bo ciekawych usterek nie było. Pojawiły się za to dwa tematy. Nazywanie ustawy deweloperskiej ustawą deweloperską sugeruje, że dotyczy tylko deweloperów. I nie po raz pierwszy powiedziano mi, że my nie jesteśmy deweloperem, jesteśmy firmą budowlaną, budujemy za własne pieniądze, albo jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową, budujemy z wpłat mieszkańców i nas ustawa deweloperska nie dotyczy. Otóż nie, tak to nie działa. Ta ustawa dotyczy każdego, kto wprowadza nowy lokal, nowo wybudowany do obrotu. To pierwsza rzecz. Druga to, czy coś jest usterką, czy nie, proszę mi wskazać przepis. To już wielokrotnie Wam mówiłem, że w zależności od tego, co zgłaszamy to w taki albo w inny sposób. Raz powołujemy się na normę, raz na warunki techniczne, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Odbieramy coś na podstawie kodeksu cywilnego, umowy cywilnoprawnej i jeżeli nam się to nie podoba, to możemy to zgłosić. Tym bardziej, jeżeli mamy 5 połączeń pochwytu i tylko 2 mają przerwy, szpary, które nam się nie podobają. Niestety zdjęć nie mam, bo mnie ostatecznie wygoniono dosyć pospiesznie z odbioru. Jak jeszcze powiedziałem, że mam dla klientów zarezerwowane trochę więcej czasu, bo spodziewaliśmy się, że będą straszne usterki, to już zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. I zaczęły się właśnie takie zupełnie niepotrzebne dyskusje. A ja naprawdę starałem się tylko poinformować klientów, że pomimo, że UOKiK wskazał, że bardzo wielu deweloperów, podmiotów wprowadzających do obrotu nowe lokale mieszkalne, nie jest w zgodzie z prawem, to jest 96%, w prospektach informacyjnych łamią przepisy prawa, to tutaj nie zaobserwowałem takich. Nie znalazłem typowych usterek wynikających z błędnego interpretowania warunków technicznych. I to tyle w sumie. Jadę dalej, mam odbiór teraz chyba znowu na Habicha. Rano byłem na szwoleżerów w Ząbkach. Tam niestety okazało się, że usterki, które zgłosiłem na poprzedniej wizycie w tym lokalu, nie zostały właściwie naprawione. Wilgoć nadal była na cokole przy ścianie z korytarzem i na cokole na ścianie korytarza po drugiej stronie również była. Nie usunęli tej wady, w związku z czym ten odbiór dalej wisi w powietrzu. Reszta rzeczy, no to umówmy się na estetykę, tak? Ale ta wilgoć jest takim kluczowym elementem, którego chcielibyśmy uniknąć w lokalach. No, to do zobaczenia.